Two to the one, from the one to the three. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed she wouldn't believe, and I get more ass than a toilet seat. Cześć kochani, z tej strony Martyna i będziecie mogli poczuć taki troszeczkę taką różnicę jakościową, bo pierwszy fragment dzisiejszych kronik, na które was oczywiście zapraszam, nagrywam, słuchajcie, OBSM, ponieważ mamy tutaj coś do załatwienia na profilu Star Stable na ich Instagramie, a później sobie obgadamy cały temat, oczywiście tak jak zawsze. Przede wszystkim chciałabym wam przedstawić komiksy, bo może nie wszyscy o nich wiedzą, ogólnie y, są komiksy powiązane tak jak wiecie z dzisiejszym odcinkiem czyli z galopującym Thompsonem jego koniem Morrigan i wszystkim co się dzieje y, te komiksy są podzielone w konkretny sposób ogólnie w zeszłym roku też już podobne komiksy były y, ale one jakby głównie pokazywały ten moment kiedy mm, kiedy galopujący Thompson niszczył kamienie i pojawiła się przed nim prawdopodobnie w tamtym momencie wiedźma i tutaj możemy przeczytać że mówią że śmierć to jest Koniec, ale światło, które widzisz, jest prawdziwe. I słuchajcie, tutaj pojawia się właśnie Morrigan. I kurczę, to jest mega hit, jak ona się pojawia. To jest prawdopodobnie pierwsze spotkanie Morrigan razem z galopującym. Jak widzicie, tutaj nawet miał twarz jeszcze, co jest bardzo interesujące. Jest tutaj taki moment, gdzie on już nie żyje, tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem czemu, ale prawdopodobnie jest tutaj martwy. To jest w ogóle moment, kiedy galopujący Thompson jest, właśnie że tak powiem, po drugiej stronie. I, i tutaj mówi, że kurczę, że miał nadzieję, że będzie żył na tyle długo, żeby wiedzieć, kto wygrał. I tutaj Morigan się pyta, kto wygrał. No i właśnie tu się dowiadujemy, że E, właśnie to było podczas bitwy, a Morigan normalnie z nim rozmawia, co jest bardzo urocze, jak na kogoś, kto nie żyje, kto gada z koniem, który płonie, po prostu. I jak widzicie, tutaj ma e, problemy. E, różne rzeczy się dzieją, i oni normalnie, słuchajcie, rozmawiają. Mega holsom jest ten, ten, ten konkretny komiks. I tutaj właśnie galopujący chyba mówi, że jest mu smutno, że nie mógł powiedzieć do widzenia. I, I tutaj Morrigan mówi, że będziesz go jeszcze widział. Teraz słuchajcie, zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest ta sama osoba. Wydaje mi się, że tak, bo to tylko, że wiecie, fakt jest taki, że tutaj ma ciemne włosy. Ym, i, I zastanawia mnie, bo rzeczywiście później na następnych stronach komiksów zobaczycie, co się będzie dalej działo. I są tutaj w miejscu, gdzie on musi wybrać swoją własną drogę. I on tą drogę wybiera, a ona jakoś się tutaj widzicie, zanim zastanawia i na niego ewidentnie, ewidentnie patrzy. Mamy następną część komiksu, i tutaj znowu jest Morrigan, która właśnie widzi historię o Jorvik. Wydaje mi się, że Morrigan jest jakimś takim, trochę wiecie, jak Macie. Nawet też nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie wiem, czy widzieliście, ale dużo osób podejrzewa, że moment tego rytuału, który pojawia się w Halloween, taki jakby gdzie później pojawia się garno, kto jest bodajże na nawiedzonym szlaku, to właśnie jest ten moment, kiedy oni biorą konie i tworzą z nich takie coś, czym powstała później. Morigan, i jak się dowiadujemy, prawdopodobnie tak właśnie jest, i takim cudem ona staje się koniem, który z jednej strony jest ognistym i w ogóle, a później nagle pojawia się w życiu normalnym. I to jest dość ciekawe, bo tutaj Morigan, słuchajcie, tak wygląda bez zmiany i wszystko jej się bardzo, bardzo podoba, jak widać. I proszę bardzo, tu możecie zobaczyć. Nie będę wam tego słuchajcie czytać, ale tutaj właśnie obserwuję ludzi. I trochę się z nich śmieje, no i nie chce się dać złapać, um, i, i tutaj y, poszła gdzieś, po, poczuła jakiś zapach. To jest dość ciekawy moment, bo wychodzi na to, że ona również może być koniem jako tako przeklętym, i niektórzy porównują to do historii z Mistwa. Nie wiem, czy pamiętacie te, ten serial SSO, który powstał, który niestety nie rusza się. M, niby miało być coś jeszcze, ale niestety ten e, serial strasznie stoi. Tam też jest moment, gdzie w pewnym momencie pojawiają się. O dziwo wyglądające jak Aidenowcy ludzie, którzy robią jakiś rytuał na koniu. Następna część, słuchajcie. Um, I tutaj ona <laughs> decyduje się podejść do ludzi jak najbliżej, i okazuje się, że oni na nią czekali, że chcieli ją złapać. Prawdopodobnie <laughs> już wtedy było wiadome, że słuchajcie, Morigan jest niebezpiecznym koniem, ale jednak to nie było tak, że chcieli zrobić krzywdę. Tylko chcieli ją po prostu wziąć do siebie, ale jednak była, była sama. No i nie była zbytnio chciana, i w ogóle też robiła bardzo dużo problemów, i oczywiście była też zmęczona tym, co się dzieje. I tutaj możecie zobaczyć, że właśnie trafia na galopującego Thompsona. I to jest ten lak, który ja miałam, bo na początku mi się, widzicie oni w ogóle, spójrzcie, jak oni na siebie patrzą, to jest jakiś hit. I tutaj on jest blondynem, ma już brodę, wydaje mi się, że to może być on starszy, bo z drugiej strony, kim wtedy byłby ten facet w brązowych włosach, totalnie nie wiem. prostu tamten się wydawał o wiele młodszy. Um, I tutaj jest, yy, że oni rzeczywiście się rozumieją, oni się słuchają i są w stanie się zrozumieć. I tutaj ona mówi, co tutaj jest, że, że cały czas się pojawia, trudno mi to zrozumieć. I właśnie tutaj mówi o Gnarze i że ciągle ma jakieś pytania, jakieś opowieści i ona mówi o tym, że rzeczywiście miło się go słucha, ale że wydaje się samotny i ona tak samo. I teraz się zastanawiam rzeczywiście, czy ta osoba, która była wtedy, to może być Gynar, ale młodszy, który zmarł podczas bitwy i wybrał inną stronę, czy nie. Bo jeżeli się dobrze orientuję, to osoba w brązowych włosach już się później nie pojawia, a tamta też wydawała się dość młodsza. I tutaj też jest powiedziane, że inni ludzie bali się Gynara, tak samo jak bali się Morrigan, ale oni, jak widzicie, się zbliżyli do siebie i współpracowali razem, i bardzo dużo bitw razem przejechali. To jest ciekawe, że Morigan już chyba nigdy nie wróciła wcześniej, w sensie później już wiadomo, że wróciła, ale tak to już nie wróciła do swojej postaci, ale przez to, jak dobrze mu szło, oczywiście został on pojmany. Tą historię znamy z bezpośrednią gry. I miał zostać y, poddany egzekucji, ale no niestety, jak dobrze wiemy, y, Morrigan nie dała tak łatwo pozbyć się swojego właściciela. I to był ten moment, kiedy spaliła stajnię, która znajduje się y, tam na głównym miejscu w Jorwiku, wiecie, to, to ta słynna wyspa chyba chlebowa czy coś takiego, tam gdzie nie można pojechać. Y, ona uciekła i nagle tutaj już wyglądała jak wyglądała, już nie była typowo koniem nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Nie było jeszcze typowo koniem ogniowym. Jej oczy zaczęły robić się zielone i pojechała po swojego przyjaciela, mówiąc, że nigdy nie będziesz szedł sam. I tutaj już jest moment, gdzie on ma odciętą głowę, jak widzicie. Ma odciętą głowę i no, oni mają uciec. I tutaj jest coś powiedziane o wodach. <laughs> nie wiem totalnie o co chodzi, ale nazywa się swoim partner in crime, my friend, i widać, że nie, nie potrzebują słów. I wtedy to jest ten moment, kiedy, co, czego w ogóle na początku w grze, żeśmy nie rozumieli, jakim cudem on dostał tę moc bycia osobą, która zajmuje się zmarłymi, która, że tak powiem, dobija tych ludzi. Jak widzicie, tutaj są jakby no, nieżyjący ludzie, którzy przechodzą, a oni ich pilnują. I to jest ten moment, kiedy właśnie galopujący Thompson dostaje tą swoją pracę jako osoba. No co, dość ciekawe jest, zajmująca się mm, przejmowaniem się zmarłymi. Wiemy, jak to później się rozwinęło. Niestety zrobił sobie z tego niezłą imprezę. Ale słuchajcie, teraz przejdziemy do tego, co widzieliśmy w ostatniej aktualizacji. Ja jestem osobiście mega fanką tych komiksów, są przepiękne. Okej, okay, słuchajcie, jestem już tutaj z wami, te komiksy przedstawiły nam między innymi, jak to się w ogóle stało, że prawdopodobnie ten chłopak w brązowych włosach wcześniej, który nie żył, to prawdopodobnie był już ten, z którym Morrigan miała do czynienia, kiedy przynosiła go jako osobę zmarłą. Nie jestem pewna, więc możecie się ze mną kłócić, że ten brązowo-włosy facet to był ktoś inny, ale wydaje mi się, że tak może być, patrząc na to, że ten gynar, którego już później ona widzi, to była inna, inna osoba. Słuchajcie, przede wszystkim teraz spójrzmy na to w ten sposób. Jak wiecie, oni strasznie w dziwny, jak to powiedzieć, w dziwny sposób, tak? Sposób, sposób przedstawili podejście, jakby do tej nowej aktualizacji, bo to wyglądało trochę tak, jakby rzeczywiście. Historia miała się skończyć i ja też miałam tak, że ym, że Jezu, czy to się rzeczywiście już skończy, czy już nic więcej nie będzie. Też teraz zauważam, że słuchajcie, w tym komiksie, gdzie znajduje się brązowo-włosy chłopak, jeszcze taki dość młody, on y, nie przedstawia się osobiście, tylko mówi, że walczy z Jonem Jarlem, więc możemy, y, jak to powiedzieć, nawet nie wiem, możemy. Ym, Słowo mi uciekło konkretne, dedukować, że to może być młody genar, zanim, zanim, że tak powiem, trochę mu się zmarło. I jak wiecie, w najnowszej aktualizacji, no w sumie nie najnowszej, bo trochę już czasu minęło, Halloween się skończyło, ale jest taki moment, kiedy my dowiadujemy się, kim była tak naprawdę osoba, którą tak naprawdę galopujący gonił przez ten cały czas. Wychodzi na to, że galopujący chciał się dorwać do swojego kolegi. Do swojego kolegi, który zb zrobił, zbudował, stworzył dla niego młot, który miał niszczyć właśnie magiczne kamienie. Jak się dowiadujemy, co niestety było dość niebezpieczne i on bardzo tego żałuje. Co ciekawe, ta osoba to jest nikt nowy, tylko osoba, którą już żeśmy bardzo dobrze znali, czyli Magnus Steinar, co jest dla mnie mega mocne, bo akurat to jest ostatnia osoba, której się spodziewałam, a ja się cieszę, kiedy oni, wiecie, dają osoby, które. Jak Wam to wyjaśnić? Kiedy oni dają osoby, które już są w tej grze, że wiecie, to wszystko się łączy, macie wrażenie, że rzeczywiście wszędzie jest jakieś powiązanie. A nie, że nie. No i mamy też retrospekcję całej tej sytuacji. Magnus mówi, że um, rzeczywiście w ogóle boi się galopującego, czuje, że to on jest przez niego um, goniony i boi się nawet nas, kiedy my się nim zajmujemy w tamtym momencie, co jest bardzo, bardzo um, interesujące, ale zaczynamy jakby współpracować, i wtedy dochodzi do retrospekcji, um, w których on z nami rozmawia. I też słuchajcie, Pojawia się wtedy taki słynny, magiczny amulet, i ten magiczny amulet, jak później mówi nam Linda, nie jest powiązany z galopującym Thompsonem, czyli okazuje się, że to nie Magnusa galopujące w tym momencie szukał, tylko szukał kogoś innego. I odpowiedź na to pytanie, kogo tak naprawdę szukał, mamy już w następnej aktualizacji w której się tego dowiadujemy ale jeszcze słuchajcie, patrzę czy czegoś tutaj nie ominęłam bezpośrednio związanego z Magnusem no widać, że Magnus rzeczywiście żałuje tego co się dzieje, rzeczywiście bardzo się boi chociaż strasznie mnie to dziwi, że go gonił, skoro um, jak wiecie, Magnus już dawno nie żyje po co on ma no, jakby no, on już nie żyje, no, mi się wydaje, że on już swoją drogę, że tak powiem, e, e, między światami przeżył. I to światło, które mówi, że Morigan zobaczyć, już dawno zobaczył. Mm, widzimy też moment y, robienia tego młota i też widzimy moment, kiedy niszczony jest ten y, słynny kamień. I jak mówi Magnus, tyle bólu, tyle żalu, resztę życia i nie życia spędziłem na próbach odpukotowania za to, co zrobiłem. Ale jak dobrze pamiętacie, te kamienie były niszczone dla Jona Jarla, on o to prosił, a po prostu i Magnus chciał stworzyć coś cudownego jakby, a galopujący chciał mu y, razem z nim dobrze współpracować, więc wydaje mi się, że osobą, która od początku do końca jest tutaj zła jest właśnie Jon Jarl. Niestety. No i w następnej aktualizacji dowiadujemy się, że przemknął się lody ogień, y, czyli właśnie y, galopujący Thompson y, i niby mamy go gonić, ale pojawiamy się bezpośrednio w wiodłowym gaju, gdzie spotykamy właśnie ogniste nogi i wtedy rzeczywiście dowiadujemy się, kogo kogo galapujący gonił przez yy, cały czas. I słuchajcie, pojawia się tutaj kolejny duch, duch, który jeszcze wcześniej nie należał, yy, że tak powiem, do gry, tak mi się wydaje, bo totalnie został odklejony. I właśnie to jest właściciel amuletu, wyobraźcie sobie, yy, co mnie bardzo szokuje, bo wychodzi na to, że właściciel tego amuletu, yy, którego imienia teraz nie mogę znaleźć,. Um, Oczywiście ten mężczyzna był druidem, więc jeżeli y, już też widziałam wasze komentarze, że macie takie podejście, że druidzi są jacyś odklejeni, y, bo wyobraźcie sobie, że pojawił się kolejny duch, duch wyglądający znowu jak druid, i nazywa się Broderick. I Broderick jest naprawdę czarną owcą w całej tej historii, ponieważ to on gonił Magnusa Steinara, żeby go nastraszyć z jakiegoś powodu. No, i wtedy Broderick zabiera nas do swojej kryjówki, która, o dziwo, znajduje się w miejscu, w którym pojawia się ten, ten szpieg. Nasz ubrany na ciemno również druid, więc możemy, nie wiem, ewentualnie dedukować też, że dedukować, nie wiem czy to jest dobrze użyte słowo, że Broderick za czasów życia też był szpiegiem i to mogło oznaczać, dlaczego wiedział tyle, ile wiedział. No, i tutaj też jest moment, za który Wam bardzo dziękuję. Zaraz słuchajcie sobie sprawdzę dokładnie. Mianowicie, my rozmawiamy z Broderickiem i możemy mu zadać konkretne pytania, ale wychodzi na to, że przez to, że Broderick jest cały czas jakby goniony, to możemy mu zadać chyba tylko jedno z nich, finalnie się udało i on z Dabi próbuje rozmawiać, no ale Linda mówi Broderick to starożytny druid, który żył w tym samym czasie co Gennar i wielki Jon Jarl niby przypadkiem nie pamięta jednak, by któryś z nich postawił stopy na Jorwiku, nie jest jak inni druidzi, których znam no i tutaj już zaczyna się za, jakby zapalać czerwona lampka, bo naszym zadaniem jest szukanie przedmiotów jak się okazuje Broderick ukradł galopującemu wspomnienia i my te wspomnienia właśnie odnajdujemy, znalezione w tamtym momencie, i w tym wspomnieniu możecie zauważyć moment, gdzie mężczyzna jakiś siedzi na koniu, i w pewnym momencie z niego dosłownie spada, i to dość, że tak powiem, mocno z niego spada. Ten upadek jest naprawdę wysoki i bardzo niebezpieczny. I słuchajcie, właśnie w trakcie odpalania sobie o drugiej, drugiej, bo, bo to jakby przedstawiał fakt, że tak mi się wydaje przynajmniej, że Genar, bo później pojawia się ta sama osoba, już jest, je, jest ten efekt takiego, wiecie, jakby dymu z oczu, który pojawia się i u konia, i u postaci. I wydaje mi się, że właśnie to był moment, który pokazywał, że żaden koń nie chciał Genara. I jak się później dowiadujemy, to Broderick był odpowiedzialny za ten wypadek. No ale później jeszcze pojawia się Morrigan. Ale czemu to wspomnienie zostało zabrane? Niestety. Niestety nie wiem, no ale wtedy Broderick um, wyjawia nam prawdę, która nie jest zbyt miła. Nazywa nas Markaczem przy okazji i. I niestety jest to naprawdę czarna owca w tej historii yy, i mamy wtedy różne pytania, dlaczego galopujący Thompson na ciebie poluje, skąd nasz Magnus, a dlaczego masz fragmenty wspomnień galopującego i co wiesz o Morrigan, ja wtedy zapytałam tylko o jedną rzecz i on wtedy mówi, o długo już mnie szuka, ale dopiero niedawno zdał sobie sprawę, że z tego, że ja jestem jego celem, mój błąd, zrobiłem się nieostrożny, oczywiście chcę zemsty, no i wiadomo, jeżeli chce zemsty, to to wiecie za co. Widzicie, galopujący jest przeklęty, nie może umrzeć, ale nie może też żyć. Znajduje się w stanie ciągłej dręki. Hehehe, los odpowiedni dla jego niegodziwych czynów. Ktoś musiał ukarać tego, kto ziszczył kamienie runiczne. No i oczywiście pan super ważny druid stwierdził, że to on będzie osobą, która ukara go. I to on podzielił klątwę, podzielił, rzucił na niego klątwę. Mówi, że w imię Aiden podzieliłem jego duszę na trzy części, jedną część zatrzymał w sobie, pozostałe dwie. A kogo to obchodzi? I niestety to jest prawdopodobnie moment, kiedy my nie wiemy, gdzie są te dwie inne. Jednak to, że galopująco został przewoźnikiem dusz, tego się nie spodziewałem. I to był właśnie ten moment w komiksach, który się znajduje. O, udało się zadać jeszcze jedno pytanie, zanim galopujący dojechał tego pana. Ten robak, Magnus, widziałem to na własne oczy. Magnus zwykł broń, której użył. Duży do zbezczeszczenia naszych najcenniejszych kamieni runicznych. Strasznie nie lubię Broderika. Jest okropną postacią. Mam wrażenie, że jeżeli chciał już wykonać osąd, to nie powinien tego robić sam. Tak, Magnus też jest winny. No i to jest moment, słuchajcie, kiedy pojawia się galopujący na zewnątrz i my mamy niby wybór, czy możemy go wpuścić, czy nie, ale nie widziałam waszych komentarzy, w sensie widziałam i chyba nikt nie napisał. Wydaje mi się, że nieważne, jaką opcję weźmiecie, to Broderick zostaje e, pojmany. Bo ja i tak chciałam, żeby go zabrał. No, i to jest właśnie ten moment, gdzie galopujący zabiera Broderica. Nie wiemy, gdzie są fragmenty jego duszy, wiemy już między innymi, jak stał się przewodniczącym, przewodnikiem tych dusz. To już jest coś, co rzeczywiście wiemy, bo prawdopodobnie jest to wina tego połączenia z Morrigan. I jest to bardzo interesujące dla mnie. W twierdzy, już wszystko jest ok, ale według tego, co mówi nam, Kasper jakby. Galopujący wydaje się y, zrezygnowany, że jest spokojny i że to polowanie wyszło, ale może okazało się, że ta zemsta, której chciał, to wcale nie było to, czym on, y, czego on rzeczywiście chciał. Słuchajcie, teraz szukam Waszych komentarzy. O, proszę bardzo, Kaja mi tutaj wysłała bardzo ci Kaja Dziękuję. Y, na odpowiedzi na inne pytania. I tutaj mamy odpowiedzi właśnie na te pytania. Dlaczego masz fragment wspomnień galopującego? Fragmenty, które udało Ci się znaleźć w mojej kryjówce, to tylko część wielu fragmentów wspomnień, które ukradłem staremu galopującemu. Dlaczego to zrobiłem? Czy to nieoczywiste? Widziałem, że szuka zemsty, byli coraz bliżej odkrycia prawdy. Musiałem sprawdzić, by zapomniał. Musiałem zatrzeć ślady, ale skoro udało Wam się mnie znaleźć, to mi pomożecie. Co wiesz o Morigan? Odrażający koń, galop koń galopującego? Co za wstrętna klacz? Nikt nie wie, skąd się wzięła, ale znalazła galopującego i zjednoczyła się z nim krótko po tym, jak rzuciłem. Klątwę. Jak gdyby już wtedy łączyła ich przeklęta więź, pozbawiona światła Aiden. To nie do pomyślenia, by stworzenie tak pełne wdzięku wybrało na sojusznika taką osobę. Bez względu na to, jaką opcję wy wybierzemy, galopującemu udaje się dokonać zemsty, tutaj mówi Kaja. Mm, I nieważne, co by się zmieniło, to. Y po prostu wszystko. Wszystko się dzieje. Tutaj podaje nam nawet inne opcje. Tutaj spoiler dla wszystkich. W przypadku chęci obrony Broderika, postać zamyka drzwi jednak galopujący, rozsadza je i dostaje się do środka. Jeśli zechcemy wydać ducha druida, nasza bohaterka zrzuca ze skrzynki lampę, która rozbija się, złapiając w ten sposób galopującego do kryjówki mistrza szpiegowania. Czyli no nieważne, co by się wydarzyło, to by się działo. <grych> I, I tutaj też Luna widziałam, że napisała mi także dziękuję Wam, słuchajcie bardzo, dziewczyny, naprawdę bardzo mi pomogłyście. Jak widać, on yy, nie wie. Na przykład tego, hmm, wydaje mi się, że ten moment, kiedy galopujący się wywala, to był właśnie ten moment, kiedy on został przeklęty, i może wtedy ta klątwa właśnie polegała na tym, że on pozbył go jakby tego światła. Aiden przez to żaden koniec nie chciał z nim współpracować, ale pojawiła się Morrigan, i też mi się wydaje, że ten ciężki wypadek to był wtedy ten wypadek podczas bitwy, w której on już nie żył i wtedy spotkał Morrigan jako martwy. I gdy ją spotkał i gdy z nią porozmawiał, ona powiedziała mu, że ma wybrać swoją ścieżkę, i on rzeczywiście wybrał tą ścieżkę i żył dalej. A później znowu skończyli razem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że tak może być. Napiszcie oczywiście, co o tym sądzicie. Prawdopodobnie przez następne lata Halloween naszym zadaniem będzie szukanie zagubionych wspomnień galopującego. Z tego, co widać po jego reakcji, to nie jest koniec tej historii i jeszcze dużo jest przed nami, bo tak naprawdę nie wiemy, czy Morrigan jest jakimś koniem z kultu, jakimś koniem wyjątkowo niebezpiecznym, bo jednak koń, który przenosi ludzkie dusze, a później bierze do tego innego człowieka, to jest dość interesujące. Plus ta więź między nimi była tak duża, że ona była świadoma tego, że Gynar ma stracić głowę, i w tym momencie. Poszła go uratować i zrobiła wszystko, żeby go uratować. Plus, ona na początku była koniem, który wyglądał typowo ogniowo, i nagle miała te zielone oczy. Więc kurczę, tego jest naprawdę sporo. Widać, że druidzi maczają w tym palce i że druidzi wcale nie są fajni. No cóż, za niedługo czeka nas historia Wala. Może tam też będzie coś ogalapującego. bo jak wiecie, Wala. Chyba też muszą być z tym powiązane, patrząc na y, poprzednie komiksy, w których rzeczywiście jakaś wiedźma z Gnarem rozmawia podczas niszczenia prawdopodobnie tych druidzkich kamieni. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Na dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, widzimy się w następnym. I pa pa!